No siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj zaczynając odcinek z Kubkiem Chef Shopa razem z Kawusią, oczywiście witam was na wariatkowie, ponieważ w dzisiejszym odcinku postaram się zdobyć kolejną część kodu i tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, mam podejrzenia pewne, gdzie ten kod mógłby być. Był oczywiście, to nie było zbyt oczywiste, że będzie w fabryce Poppy Playtime, ale jednak był tam jeden kod, ten pierwszy, jeden z numerów kodu był tam w tamtej fabryce. Drugi był w drzewie ogrów, a trzeci, no podejrzewam, że może być w więzieniu, w którym była więziona Milki, więc właśnie w dzisiejszym odcinku postanowiłem tam pójść. Ja oczywiście zaczynam tutaj z mojego domku, ale zanim cokolwiek zaczniemy robić i tak dalej, to chciałem wam pokazać, jak się leciutko pozmieniała sytuacja na... Nigdy mi nie wyjdzie tutaj zrobienie tego wiadra. To się nigdy nie uda. A w ogóle jeszcze bardzo ważna informacja, którą chcę wam powiedzieć. Zapraszam bardzo serdecznie na Plusa, na Szybson Plusa. Link jest oczywiście w opisie, ponieważ tam są odcinki z Robloxa. Zacząłem od wczoraj wrzucać, więc dzisiaj postaram się znowu wrzucić jakiś odcinek. Więc zachęcam, możecie wbić i będzie mi bardzo miło. Dobra, jak widzicie, jestem właśnie pod tym moim, pod tą moją głową, tą moją bazą, do której się niedługo będziemy przenosić właśnie z tamtego pokoju. Jak widzicie, mam tutaj tak, mam osła w jakimś tutaj zagrodzie, mamy tutaj jakiś leżaczek, żeby sobie, prawda, poleżeć, poopalać się i tak dalej. Mamy tutaj psa, więc uwaga, zadanie dla was na dzisiejszy odcinek jest bardzo, bardzo proste. Musicie wymyślić imię dla psa i wymyślić imię dla osła. I to właśnie nadamy im takie imiona na następnym odcinku, takie imiona, jakie wymyślicie w komentarzu. I zróbmy tak, najbardziej lajkowany komentarz to będzie imię dla psa. Po prostu, nie interesuje mnie to, jakie to będzie imię. Najbardziej lajkowany komentarz, który będzie miał imię po prostu, to imię będzie właśnie dla psa i dla konia. To możecie napisać, pies, dwukropek, coś tam, osioł, dwukropek, coś tam najbardziej lajkowane będzie, prawda, nagradzane. No i dobra, albo w sumie nie piszcie imiona dla jakiego zwierzęcia, tylko po prostu napiszcie imię jakieś i dwa najbardziej lajkowane komentarze, jedno imię pójdzie dla psa, a drugie pójdzie dla osła. To jest lepszy pomysł. Tutaj mamy jakieś ognisko, mamy grilla, więc wszystko fajnie. No i w środku za bardzo się nic nie zmieniło, to tylko tak chciałem pokazać tutaj z zewnątrz, jak to zrobiłem, bo wydaje mi się, że fajnie tutaj można porobić takie fajne dodatki, żeby to jednak w miarę jakoś wyglądało. O, i tam właśnie jeszcze to zbudowałem, taki fajny pomościk też, to też myślę, że całkiem sympatyczny. Dobra, nieważne, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, idziemy do tego więzienia Milki. One jest w tamtą stronę, więc będziemy po prostu w tamtą stronę szli i mam nadzieję, że znajdziemy właśnie jakiś kodzik czy coś tego typu, no bo jednak po to tam idziemy i mam nadzieję, że dowiemy się, co jest tak naprawdę za tymi drzwiami w tej bazie od Milki. Ja jestem mega tego ciekaw, bo tam może być coś, co naprawdę pomoże nam rozwiązać wszystkie nasze problemy. Na przykład, nie wiem, co tam może być. No najbardziej, szczerze mówiąc, to liczę na to, że tam będzie i Milki, i Fiona. Fionę oddam ogrom, Milki przejdzie tutaj i będzie wszystko gity z majonez, nie? Ale no i tyle w sumie. Nie wiem, co chciałem powiedzieć więcej. W każdym razie to będzie najlepsze rozwiązanie, więc ja po prostu udaję się w tamtą stronę, żeby jak najszybciej to ogarnąć. Tak w ogóle to zachęcam was też do wbicia na mój drugi kanał, ponieważ, no, w ostatnim czasie, no nie ukrywajmy, Filipek zaczął dużo robić, kurczę, no tu, no nie powiem, że nie, zacząłem więcej robić i też czuję fizycznie, że to się na mnie troszkę zaczęło odbijać, tak dosyć szybko, ale czuję, że jest to, że zmęczenie fizyczne, które mi przy tym towarzyszy i tak dalej, że jest jednak do pokonania, że ja myślę, że mogę to wszystko jeszcze uregulować w taki sposób, że zacznie mi to iść sprawniej, płynniej i będę mógł tego robić więcej i tak dalej. No ale co zacząłem robić? Zacząłem streamować na Twitchu, więc streamuję na Twitchu 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty, znaczy poniedziałek, środa, piątek, sobota. Od poniedziałek, środa, piątek streamuję od 17 do 20, a w sobotę streamuję od 9 do 12, więc myślę, że takie całkiem fajne godziny. I dzisiaj jest czwartek, a szczerze mówiąc zastanawiam się, czy dzisiaj streama też nie odpali. Całkiem możliwe, że dzisiaj również stream się pojawi, więc jeżeli chcecie, to możecie wbić. Oczywiście będzie mi bardzo miło. Tylko słuchajcie, jakie są zasady na Twitchu? Zasady na Twitchu są takie, że po prostu spotykamy się, gramy sobie w gierki i nie gramy na wariatkowie, to jest bardzo ważne. Tam gramy w jakiekolwiek inne rzeczy, ale nie gramy na wariatkowie, więc o to nawet nie pytajcie, bo na pewno nie zagramy. Tam chcę się poświęcić jakimś innym gierkom, nawet takim, których może nie do końca wy lubicie, ale po prostu które ja lubię i chcę tam sobie postreamować tak o dla, wiecie, bo po prostu lubię streamować, nie? To jest to, co robię. Dodatkowo jest kanał Filip Szybka, na który pojawiają się reakcje na różne nowe nutki, nowe rzeczy, które wrzucają jacyś influencerzy i tak dalej, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam tam, możecie zobaczyć te moje reakcje. Możecie też tam wejść, ponieważ tam również będą się pojawiać vlogi. Tam nie tylko będą reakcje, tam również będą vlogi. Myślę, że w tym miesiącu, w listopadzie, na pewno co najmniej jeden, jak mam, myślę, że dwa albo nawet i trzy vlogi powinny się pojawić, więc myślę, że
Więc myślę, że możecie tam wejść i po prostu czekać, bo lada moment może coś tam wlecieć i tak naprawdę dosyć często tam teraz wlatują rzeczy, bo te reakcje akurat na streamkach sobie reagujemy, później robię z tego odcinki i to wszystko wam rzucam, więc myślę, że całkiem fajnie. No i oczywiście kanał Filip Szybka to jest tam właśnie, gdzie te reakcje, ale jest jeszcze kanał Szybson Plus, gdzie wrzucam Robloxa i ten Roblox pojawia, znaczy w zamyśle jest codziennie, żeby tam jednak chciałbym, żeby się codziennie pojawiał, ale wiadomo, że będą takie momenty, w których no niestety nie będę w stanie tego codziennie wrzucać, więc wtedy będę to przerywać i po prostu zrobię tam, nie wiem, jakieś, nie chcę wam obiecywać jakiejś nie wiadomo jakiej regularności, bo po prostu wiem, że nie dam rady jej tak utrzymać na pewno, bo dużo rzeczy jest do zrobienia i też nie chcę skupiać się, wiecie, tak w 100% na tym, żeby robić tego Robloxa, jak mogę w tym samym czasie zrobić coś innego, coś lepszego niż Roblox, ale oczywiście chcę go robić w miarę regularnie, więc myślę, że tak co 2 dni to na pewno powinno się tam coś pojawiać, więc myślę, że też całkiem fajny timing, że tak powiem. Dobra, wiecie co, ja to już pogubiłem lekko, już nie wiem gdzie ja jestem w sumie, szczerze mówiąc. Biegnę przed siebie, bo wiem, że w tą stronę było... O, dobra, jest to więzienie, tutaj jest, dobra, okej. Okay. Tak już się pogubiłem, nie wiedziałem, czy w ogóle do niego dochodzę, czy nie. Okej, okay, jesteśmy tu i tu w ogóle nie ma tych ogrów. Czyli posłuchały mnie te ogry, jeżeli ja zawarłem z nimi sojusz, one opuściły to miejsce, już go nie chronią. Czyli możemy być pewni tego, że aktualnie nasz, jakby to powiedzieć, traktat taki jest aktualny i że w sumie się go trzymają ogry, więc całkiem spoko, miło z ich strony. Więc ja po prostu zejdę tu i rozejrzmy się tutaj w tym miejscu, bo tutaj może być jakiś kod. Czy mogą być jakieś kody tutaj w tym... tu gdzieś jakiś ukryty, no mógłby być niby, ale teoretycznie, no, ale tak w sumie średnio. Myślę, że jak już jakiś kot, to tu gdzieś będzie ukryty, więc myślę, że możemy wejść do środka, wejść tutaj na górę i zerknąć, co tutaj mamy, ale tu nie ma żadnych skrzynek i żadnego kodu też nie ma. Oj, nie, to niedobrze. Dobra, czyli tutaj nie ma. Może być też tak, że będzie w tym tunelu. Tam to też by się przydało w sumie zajść, no ale ten tunel jest bardzo długi, ale to tam musiał być, nie, to może by było w świątyni Slendermana. Znaczy, w świątyni Slendermana też podejrzewam, że coś może być, nie? Aczkolwiek, no chyba nie tym razem. Dobra, no nie wiem, czekajcie, no czy tutaj gdzieś jest coś charakterystycznego, coś, co by mogło wskazywać na to, że tutaj kod jakiś, jakikolwiek kod mógłby być, bo szczerze mówiąc to nie wiem, no tutaj nic, nawet nie ma żadnych skrzynek nigdzie, nie widzę żadnej skrzynki. Skrzynka to by była bardzo łatwa sprawa, bo jakbym już widział skrzynkę, no to bym powiedział... Dobra, jest... O, jest dźwignia, dobra, czekajcie, dźwignia, coś nam powinna otworzyć, uwaga, wsłuchajmy się w dźwięk rozsuwanych, jakiegoś przejścia rozsuwanego. Kurde, kura mi tu wbiegła. Ale było rozsunięcie gdzieś, było rozsunięcie tam gdzieś na górze czy coś. Czekajcie, słyszałem go tu pod... Okej! Jest przejście, dobra, wchodzimy do środka w takim razie. Biorę pochodnię sobie w drugą rękę, żeby tutaj mieć jakiekolwiek światło mieć też. Okej, mamy jakieś tabliczki. Okej, jest kod! 1-9, tu nie ma, nie... Jest dwójka! Okej, czyli mamy kolejną część kodu i to nie jest po kolei. Czyli za bardzo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co może ten kod oznaczać. Wiemy tylko, że jest 1-9, tutaj coś i 2, i tutaj coś. Więc nie mam pojęcia, co to może być za kod, szczerze mówiąc. Myślę, że to może być jakaś losowa liczba po prostu. Więc po prostu musimy to jakby zapamiętać. Więc jest 1-9, 2 przerwy, 2-0. Znaczy 2-0, bo Boże, 2 z, nic. Że nic nie ma, wiecie o co chodzi. 1-9, 2 przerwy, 2 nic. Okej. Okay. Więc myślę, że no tu nic więcej chyba nie ma, więc chyba możemy po prostu wracać i zapamiętać ten kod. Ja wiecie co, ja jak najszybciej pobiegnę do wariatkowa po prostu do tej mojej książki, żeby nie zapomnieć tego, jaki to jest kod, bo najbardziej będzie najgorzej będzie, jak zapomnę, w jakim miejscu był ten kod, więc nawet nie idę do tej świątyni Slendermana. Tam pójdziemy na następnym odcinku, bo tam może być kolejny kod, ale dawkujmy sobie te kody. Ja muszę zapamiętać teraz, gdzie ta dwójka była, bo jak tego nie zapamiętam i to będę musiał sobie po prostu biec, kurczę, jak stąd wyjść. Nie umiem wyjść stąd. Dobra, czekajcie, wyjdziemy tędy. Czy da radę tak? Okej, tu. Uwaga, tu. O, okej, dobra, wyszliśmy. Dobra, więc możemy teraz wracać z powrotem na wariatkowo i do wioski w sumie i zapisać ten kod. Jeszcze raz, jak to było 1-9, 2 przerwy, 2 i nic. Okej, czyli wiemy, że jest na pewno ile? 6 cyfr? 6 cyfr jest w kodzie i musimy je zapamiętać i po prostu brakuje nam tak naprawdę... Już jesteśmy w połowie, mamy 3 cyfry, brakuje nam już tylko 3, więc mam nadzieję, że za niedługo uda nam się to wszystko znaleźć i skompletować cały kod i dostać się do tych tajemniczych drzwi w tej dziwnej bazie Milki. Dobra, jednak postanowiłem, że przyjdę do tej świątyni Slendermana, bo akurat przebiegałem obok niej, więc kurczę, wiecie co, jednak wchodzimy tu. Jednak tu wchodzimy, bo... No bo jednak możemy znaleźć jakiś kod, a myślę, że ten kod, który mamy, jest do zapamiętania jak najbardziej. To było 1-9, nic, nic, 2, nic. Okej, okay, znaczy, że jeszcze nie wiemy co. Pauza, tak naprawdę, w tamtym miejscu. Dobra, przejdźmy tutaj, bo podejrzewam, że jak jakikolwiek kod ma być, gdziekolwiek, to będzie tu po prostu. Więc wchodzimy tutaj do środka i zwiedźmy tu wszystko. Jest tak, jest kibel, tu nic nie ma, tu jakiś ten, czy tutaj coś jest?
Też nic nie ma, okej, dobra, to idziemy tu. Czy tu coś jest? Nie, w szafkach można szukać, bo może być książka. Może... O kurczę, tutaj nie. Tu może być książka, więc szukajmy w tych też. Tutaj nic nie ma. Tutaj nie Nie, o kurczę, stawiam te pochodnie niepotrzebnie, co jest grane. Dobra, odłóżmy sobie je. Tu jest łóżko, coś jest za łóżkiem. Ej, czy tu naprawdę nie ma żadnego kodu? Ej, co to ma być? Dlaczego tu nie ma kodu? Ja liczyłem na to, że tu będzie kod jakiś. Nie no, to nie może, tu nie może nie być kodu, co jest grane? Może one się pojawiają dopiero po czasie, jakby, że może ona je dopiero ustawia, czy coś tego typu. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale no naprawdę nie ma... O kurde, dobra, mamy kolejną Dobra, dobra, czekajcie. 1-9-0, czyli mamy 0, nie było 0. 1-9-0, nic, 2, nic. Okej, czyli po prostu... Czyli to jest jakiś kod, tylko nie wiem nadal jaki, szczerze mówiąc. Ale dobra, jest 1-9-0, nic, 2, nic. Więc musimy to zapamiętać jakoś. Dobra, zapamiętam, myślę, że zapamiętam. Ostatnia i przedostatnia to jest nic, a tam jest 1-9-0 i 2. Okej, to myślę, że damy radę to zapamiętać. Myślę, że aż tak pamięci krótkotrwałej nie mam złej, więc myślę, że zapamiętam. Dobra, to lecę to zapisać. 1-9-0, nic, 2, nic. 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 Okej. Dobra, powtarzałem przez całą drogę sobie ten kod, żeby go zapamiętać i udało mi się go zapamiętać. 1-9-0, nic, 2, nic. Więc tak jakoś sobie rymowankę zrobiłem, więc w sumie to mamy ten kod w sumie tak naprawdę, prawie cały. Brakuje nam już tak naprawdę tylko dwóch cyfr, które myślę, że mogą być kluczowe i mogą oznaczyć jakiś, no nie wiem co to, jakiś po prostu kod. Ale dobra, 1-9-0, tu jest coś, 2, coś, więc okej, tu jest jakby jeszcze jeden taki migający, ale go tak naprawdę tam nie ma. No ale dobra, więc mamy prawie cały kod. Wydaje mi się, że w następnym odcinku powinniśmy znaleźć, myślę, że resztę kodu może, czy coś tego typu, czy może kolejną cyfrę, nie wiem, to wszystko się tak naprawdę okaże. W każdym razie na dzisiejszym odcinku to by było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym, pozdro, cześć, pa, pa.